Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kurzydło, pracuję dla firmy Pump Service, jest ze mną tutaj Mark. Mark Wilson, Director of Education for Tape Tech Tool Company. Mark jest dyrektorem szkoleń treningowych zespołu firmy Tape Tech. Okay, super. Well, these tools are for the professional drywall finisher. Są to urządzenia profesjonalne dla wykończeniowców do wykańczania wszystkich spoin za pomocą automatów, gładzi. And I'll give you a brief description of each tool. Okay. Teraz będzie krótki opis każdego poszczególnego urządzenia. This is the loading pump. To jest pompa ładująca materiał do każdego urządzenia. It's used to fill and load all of our tools. The pump has basically a function where you pump the arm up and down in a bucket of joint compound. So, tak jak widać, prostym ruchem góra-dół napełniamy sobie urządzenie. Tu mamy uchwyt, gdzie przytrzymujemy sobie. Mamy założoną końcówkę zwaną gęsia szyja, która służy tylko i wyłącznie do napełniania. Okay. Mamy jeszcze adapter, który służy, kaczy dziób tak zwany, który służy do uzupełniania pozostałych urządzeń Tape Tech. Okay. Here we have the automatic taper, the Tape Tech automatic taper. It dispenses tape and joint compound onto the drywall joint. Okay. To urządzenie służy do automatycznego nakładania taśmy papierowej na wszystkie spoiny, nałączenia, narożniki. Maybe you show how it works. Sure. You have the tape that is loaded here. Tu montujemy taśmę. And it loads in through the top. The drive wheels move along the wall. Okay. Montując taśmę tutaj, przyciągamy taśmę do rolki podającej, która dociska nam ją do ściany. And use this arm to pull forward, to push the tape forward and to cut the tape you pull down. Okay, do wysuwania taśmy podnosimy uchwyt kontrolny do góry, jeżeli chcemy obciąć, to jednym ruchem na dół. For internal corners you have this lever, it's called the creaser wheel. It's for inside tape corners. Jeżeli kleimy taśmę do narożników, za pomocą tej dźwigni na dole wychylamy kółko, które dociska nam taśmę w narożnikach. Okay. Once we finish taping the walls, we would use the inside corner tools. Kiedy skończymy naklejać taśmę w narożnikach, wykorzystujemy urządzenia do dociśnięcia. To są rolki. Najpierw dociskamy rolki, a to jest końcówka, adapter do wykończenia na gotowo. These would attach to an extending handle. I to się montuje na uchwyt, na tyczkę, lance, przedłużkę.
Once the taping process is finished, then we would coat or cover the joints. Jeżeli skończymy proces klejenia taśmy, zaczynamy przykrywać wszystkie połączenia. And we have the power assist box and the attached handle. Okay. Extends. Jak widzimy, to jest pudło. Pudło służy właśnie do zakrywania wszystkich połączeń. Za pomocą dźwigni możemy je sobie zablokować w odpowiadającej nam pozycji. A jak widzieliśmy, jak Mark zaprezentował, można wydłużyć lub sobie skrócić uchwyt. Compound is pumped with the loading pump into the mouth of the box. Za pomocą kaczego dziobu materiał uzupełniamy, wlewając przez tak zwane usta. And you can meter how much material is left on the joint with this dial. Za pomocą tego pokrętła, tej skali, możemy ustawić sobie odpowiednią ilość materiału. The power assist mechanism with the gear makes for easy use. Okay, mamy tutaj sprężyny i rolki. Dzięki tutaj blokadzie też automatycznie po dotknięciu kółkami ściany nam się pudło zwalnia i zaczyna aplikować materiał. Okay. We also have a larger size box for the finish application with the smaller handle for tight spaces to work. Mamy jeszcze szersze pudło od wcześniejszego prezentowanego z krótką małą rączką do małych ciasnych pomieszczeń, pełni taką samą funkcję. This is called the nail spotter and it's used to coat fasteners or screws. Ta skrzynka służy do szybkiego łatania wszystkich wkrętów, które mamy w płytach GK. Same concept. The pump with the filler you fill up into the mouth. Uzupełnianie materiału jest takie same jak w poprzednich pudłach, za pomocą dzioba przez usta dolewamy. And we push the material out. Tutaj w porównaniu do wcześniejszych pudeł nie mamy automatycznie, musimy ją po prostu fizycznie docisnąć do ściany. And again, it has an attached extending handle. I jak widać, też możemy wydłużyć lub sobie skrócić rączkę. Okay, here we have the mud runner. The tool used to finish internal corners. Ostatnim urządzeniem jest urządzenie, które służy do wykańczania na gotowo narożników ze specjalną końcówką. Okay. The corner finisher attaches. The material is filled into here with the filler. You must. And this duckbill would come off and we would just attach to here and pump with the loading pump. Okay, tak jak widać, materiał mamy przezroczystą tubę. Materiał uzupełniamy za pomocą pompy, stosując ten sam adapter, wyciągając tylko kaczy dziób z niego. Uzupełniamy go sobie za pomocą pompy. And the control the flow is by twisting this handle here and material flows out onto the tool. Aby zacząć używać urządzenia, żeby poleciał nam materiał, wystarczy przekręcić rączkę w lewo lub w prawo. Wtedy tłok cylinder będzie nam się poruszał do góry, wypychając materiał na końcówkę.
Okay, that's the corner. Thank you. Thank you. Thank you, Mark. Thank you.